Rafał Betlejewski to jedna z najoryginalniejszych postaci polskiej kultury. Jest performerem, autorem i pomysłodawcą akcji parateatralnych i społecznych. Interesują go zjawiska tożsamości, przybierania ról społecznych, teoria prawdy i fałszu. Kiedy obserwuję twoją działalność, to nie mogę uwierzyć, że zakładałeś agencje reklamowe, że zajmowałeś się reklamą. Dziś głównie myślisz o działaniach społecznych, mnóstwo działasz charytatywnie, podstawiasz głowę tam, gdzie chcą ją ściąć, a reklama to coś innego, to zarabianie pieniędzy. Mhm. Wiesz co, ja jestem albo spóźniony o 10 lat, albo 5 lat, albo jestem za szybko o 5 lat, bo w 89 roku, kiedy upadła komuna, ja miałem 20 lat i taki byłem trochę na rozdrożu, wiesz, nie za bardzo wiedziałem, co zrobić ze sobą. Nie miałem zupełnie pomysłu na swoje życie, oprócz tego, że generalnie byłem zapatrzony, wiesz, w jakieś wielkie idee. No i gdybym miał te 5 lat więcej, to bym założył biznes joint venture, mhm. nie? Poldex Express czy coś, z Rosją bym handlował i tak dalej. I dzisiaj byłbym być może bogatym człowiekiem, nie? Może Ale nawet milionerem. Może milionerem, tak. Gdybym natomiast był te 5 lat młodszy, miałbym 15 lat, to może, wiesz, wszedłbym w 95 roku, mając 20 lat i wtedy skończyłbym porządnie studia, rozumiesz, coś i bym już wyszedł na tę nową, na ten nowy kapitalizm. Nie? A jakie skończyłeś studia nieporządne? Żadnych. Widzisz, ja nie skończyłem żadnych studiów, dlatego że po prostu nie byłem w stanie odnaleźć się w żadnej komunistycznej szkole. Chciałem iść w konceptualizm, bycie artystą konceptualnym. I teraz do jakiej szkoły się w Polsce idzie, żeby coś takiego studiować? Na Akademię Sztuk Pięknych. No nie, dlatego że tam trzeba się uczyć rysunku, malarstwa, rysować te martwe natury i tak dalej. Ja nie jestem rysunkowcem, nie? Znowu pójść na jakieś pisarstwo, w ogóle nie ma czegoś takiego. Na matematykę? No, widzisz. I tutaj to był mój wybór, nie? Poszedłem na nauki ścisłe po prostu. Skończyłem kursy wyższej matematyki, fizyki, chemii, nie wiem, czegoś tam jeszcze i tak dalej, co dało mi takie uporządkowanie, jeżeli chodzi o strukturę fizyczną świata, ale nadal nie dało mi tej umiejętności tworzenia rzeczy, które wynikają z mojej wyobraźni. Filozofia? Na filozofię próbowałem się dostać, wyobraź sobie, i nie przyjęli mnie dlatego, że nie potrafiłem odpowiedzieć na pytanie, co miał na myśli Proust, kiedy napisał w swojej książce słynnej W poszukiwaniu utraconego czasu, że piękne kobiety podobają się tylko mężczyznom bez wyobraźni. Naprawdę nie potrafiłeś powiedzieć? Nie. Czy nie chciałeś? Jeszcze wtedy nie rozumiałem po prostu, że Proust był wyjątkowo egzaltowanym gościem, który napisał to tylko jakby w takiej obronie własnej, wiesz, idiosynkrazji. Natomiast to jest po prostu nieprawda, nie? To jak cię przyjęli do agencji reklamowej? No właśnie, i widzisz, te 90 lata to był taki moment, kiedy wszystko się tworzyło, a tacy ludzie jak ja, czyli inteligentni, znający język angielski, ale bez jakiegoś pomysłu na siebie, często trafiali właśnie do agencji reklamowych, gdzie trzeba było właśnie wykazać się wyobraźnią, sprytem, umiejętnością pisania. Bardzo szybko się jakby zorientowałem, o co tutaj chodzi i po prostu postanowiłem odejść. A muszę ci powiedzieć, że mogłem zrobić tak zwaną, jak na polskie warunki, no, dużą karierę, dlatego że i byłem w Stanach Zjednoczonych, i byłem w Detroit, jeszcze wiesz... Zanim upadło. Oferowano mi jakieś duże pieniądze, żeby pracować w tych amerykańskich korporacjach reklamowych i tak dalej, ale postanowiłem, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bardzo taki ciekawy czas, ważny czas też dla mnie. Smutny też, dramatyczny. Dlaczego dużo alkoholu się piło, słucham? A, bo alkoholu. Tak, alkoholizm to jest moim zdaniem choroba większości branży w Polsce, natomiast w reklamie niewątpliwie się pije, dlatego że po prostu zalewa się tego artystycznego robaka. Tam jest, wiesz, dużo po prostu artystów trafiało w latach 90. Teraz może to jest mniej, ale kiedyś artyści rzeczywiście tam trafiali i to tacy malujący, rzeźbiący, piszący, wiesz. Kreatywni. Kreatywni, rzeczywiście artyści. I dlatego wymyśliłeś potem akcję Spal Wstyda? Między innymi, tak. To była taka próba odreagowania tej sytuacji. Zrobiłem taki pierwszy chyba w Polsce jedyny festiwal polegający na tym, że swoją własną chałturę można było wrzucić w ogień. Ogromne wrażenie zrobiła na tobie książka Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi o Jedwabnym i że stanowi pewną cezurę w twoim życiu. Dlaczego? Wiesz co? I tutaj wkraczamy w jakby taki program artystyczny, jeżeli ja w ogóle mam coś takiego, a wiesz, myślę, że mam. I to, ten mój program oparty jest na obserwacji tworzenia się własnej identyfikacji. Interesują mnie wszystkie sytuacje tranzytowe,
takie, w których gubimy poczucie własnej tożsamości. Ona staje w kryzysie na przykład, musimy przejść na drugą stronę. Przeciwny ale tak się dzieje, bo tak tam jest, czy tak się stało na skutek opublikowania tej książki? Tak się stało na skutek tej książki. Po prostu dowiedzieliśmy się, że jest miejsce w Polsce, które głęboko jakby nie zgadza się z tą narracją, którą do tej pory mieliśmy o sobie. Czyli o bohaterach wojennych, o ludziach walczących za słuszną sprawę, o ofiarach wojny, prawda? O to, że walczymy za wolność naszą i waszą, o tym wielkim takim romantycznym myśleniu, o tym, czym jest bycie Polakiem. Jednym słowem, cała ta polska tożsamość opakowana w ten sposób, jeszcze oprócz tego w ten katolicyzm, prawda, chrześcijaństwo i tak dalej, tam gaśnie, nie? Nie ma tego. To się wszystko jakoś przepoczwarza w coś innego. I w tym sensie była to dla mnie niezwykle interesująca sytuacja, dlatego że mnie to kwestionuje w moim poczuciu tego, kim jestem i zmusza mnie do przetworzenia siebie na coś nowego, nie? Z uwzględnieniem tej traumy, która się tam odbyła. I z tego powstaje jakiś gigantyczny projekt wieloetapowy, który stworzyłeś, Tęsknię za tobą, Żydzie? Tak, tak, dokładnie. A co chciałeś tym projektem osiągnąć? Wiesz co, ja bardzo długo nad nim myślałem, strasznie dużo zacząłem czytać, po pierwsze, dlatego że mamy do czynienia na szczęście dzisiaj z sytuacją, w której mamy literaturę na ten temat, nie? Jest od kogo się uczyć. Na szczęście byli przed nami ludzie, którzy zadbali o to, żeby nam dostarczyć jakąś informację. Oczywiście ta informacja może być lub nie czytana, no ale może być czytana. I nagle się okazało, że w mojej psychice, tak zwanej tej metapsychice, czyli tym, czym jestem jako Polak, jest olbrzymia dziura, wyrwa, tak zwana wyrwa niepamięci. I ta niepamięć dotyczy polskich Żydów. Nie wiem ani kim oni byli, ani gdzie oni mieszkali, ani jakim językiem mówili, jakie mieli tradycje, jakich mieli wielkich pisarzy, jakich mieli wielkich artystów. Mówisz o tym całym świecie żydowskim sprzed Holokaustu. Tak. I nagle się okazuje, że są jakieś ślady, jakiś cmentarz gdzieś jest, jakieś macewy gdzieś są, prawda? Jakieś budynki, które były synagogami. Gdzieś coś nagle zaczyna się wyłaniać. I to jest fascynująca podróż. Jeżeli ktoś się w nią wybierze, to odkrywa nagle zupełnie nowy świat, nową Polskę, która jest nieopowiedziana, która została wytarta, zamazana i zapomniana. I to jest fascynujące właśnie w kontekście tego, kim my jesteśmy, jak opowiadamy o sobie, o swojej tożsamości i tak dalej. To jest niezwykle transgresyjna sytuacja. I dlatego zaczajałeś się w różnych miejscach polskich miast i na murach pisałeś graffiti. Tak. Tęsknię za tobą, Żydzie. Zgadza się. Jak to było przyjmowane przez Polaków, przez Żydów, przez ludzi, którzy obserwowali, co robisz? To jest tak olbrzymie pytanie, że trudno będzie mi na nie odpowiedzieć, ale wcześniej jeszcze zacząłem jeździć z tym krzesłem, pustym krzesłem. Obok mnie stawiałem taki pusty fotel, na którym kładłem kipę, tę żydowską czapeczkę. I ona symbolizowała brak, ten brak tego, kim byli Żydzi. Natomiast potem zacząłem pisać te napisy, no i aresztowali mnie ze dwa razy. Kto się aresztował? Policja. Za co? Za sianie nienawiści rasowej. Słowo Żyd. Żyd. Więc trudno było policjantom zrozumieć, że słowo Żyd może być użyte w pozytywnym kontekście. Jeżeli pojawia się graffiti na ścianie i jest tam słowo Żyd, to znaczy, że to jest antysemityzm i to jest sianie nienawiści. A w momencie, kiedy w końcu dowiadywali się, że jakoś rozumieli, że to chyba nie jest antysemityzm, wtedy mówili mi wprost... A na może to jest filosemityzm? No właśnie, jak siedziałem w areszcie, mówili mi na przykład wprost, że to jest zdrada polskich interesów narodowych. Bardzo ciekawa sytuacja, nie? Tak źle i tak niedobrze. Na to jest paragraf, na to co prawda nie ma, ale no... A jaka za to kara? Nie ma kary, jest tylko kara ewentualna chłosty, jeżeli nikt nie widzi. Nie? To wszystko. Gdyby nie to, że miałem przemyślaną formę ewakuacji z tego miejsca, to bym po prostu tam został i umarł. Nie ma szans ucieczki z czegoś takiego. Jesteś strasznym ryzykantem, jesteś już wiemy, prowokatorem. Ciągle myślę, w jakiej sprawie prowokujesz, bo prowokacja czasem ma sens, jeśli się ją prowokuje w jakiejś ważnej sprawie, ale gdy przypominam sobie twoją akcję teatralną Mleko, to muszę powiedzieć, że nie wiem, czemu miała służyć ta prowokacja, kiedy ogłosiłeś, że można sobie kupić teatr, tak, wynająć aktorów, zaprosić aktorów do domu, oni tylko indywidualnie dla tych, którzy ich wynajmą, zagrają sztukę Mleko. No a potem się okazywało, że ta sztuka miała nieoczekiwany przebieg. Wiesz co,
To było tak, że ja po swoich doświadczeniach w reklamie pomyślałem sobie, że sytuacja prezentacji reklamowej to jest niezwykle steatralizowana sytuacja, którą fajnie było pokazać w teatrze. I na czym polegał ten teatr Mleko? Mhm. Co można było sobie kupić? Przyszedłem z tym do Grzegorza Jarzyny i on powiedział, że to jest super fajny pomysł, że zróbmy to w ten sposób, że będą szli tacy właśnie niby aktorzy, ale też korporacyjni ludzie ubrani w garniturze. Ale to byli prawdziwi aktorzy. To byli prawdziwi aktorzy. Tam grali prawdziwi aktorzy Teatru Rozmaitości. I będą szli do prywatnych domów i grali niejako prezentację reklamową. Mhm. Ale jako, że rozmawialiśmy na prezentację ten reklamową Mleka. Mleka, dokładnie. Czy szans biznesowych, jakie można zrobić przy okazji handlu mlekiem. I teraz, jako że rozmawialiśmy na ten temat z Grzegorzem dość długo, ja zrobiłem to przedstawienie przed całym zespołem tego Teatru Rozmaitości. Bardzo to było fajne. I doszliśmy do wniosku, że tam musi być coś dalej. To musi być pchnięte gdzieś głębiej. Mhm. I doszliśmy do momentu, w którym właściwie ta prezentacja przestała być istotna. Natomiast wyszło... Głównym celem tego spotkania było dokonanie całkowitej społecznej katastrofy w takiej mikroprzestrzeni, jaką jest prywatny dom. I wyciągaliśmy na koniec z ludzi... Ale jak w ogóle przebiegał ten spektakl? Na czym to polegało? Kupuję sobie, ile kosztowało zaproszenie aktorów 500 do domu? 500 złotych. 500 złotych. Płacę 500 złotych i mówię znajomym, słuchajcie, mamy sztukę w domu, zapraszam, chodźcie, 500 przyjdą aktorzy z Teatru Rozmaitości, zagrają sztukę Mleko. I co tak. Oni grali? Jest to podane w takiej formie, jakby to byli sprzedawcy, którzy chcą zaproponować świetny biznes. Mhm. No, taki Amway trochę. To jakieś nieporozumienie. Jakieś nieporozumienie, tak. Po czym ludzie zostają wciągnięci w ten biznes w taki sposób, że nawet trudno im się przed tym obronić. Zaczynają kombinować rzeczywiście, że może tutaj można zarobić takie pieniądze, a może tutaj coś i tak dalej, i tak dalej. Po czym aktorzy zaczynają to przewracać w stronę groteski, kompromitacji. Kompromitacji kogo? W ogóle nas wszystkich, że myślimy o tym, że można by było zarobić na mleku. Czyli ośmieszają nas. Tak, ośmieszają nas, po czym dochodzi do takiego momentu, w którym konsternacja jest pełna i aktorzy zaczynają ośmieszać już w sposób bezpośredni. Ośmieszać sposób bycia, sposób ubrania, sposób wystroju wnętrz, wszystko. Tak? I teraz w takim momencie, w którym to ciśnienie jest największe, milkną. Czyli zaczynają obrażać. Zaczynają obrażać, tak. Milkną i w tym momencie odwraca się sytuacja i to widzowie zaczynają obrażać aktorów. Zaczynali nas obrażać w sposób nieprawdopodobny. Nieprawdopodobny, że jesteśmy nieudacznikami, że jesteśmy chamami, że jesteśmy tacy i owacy. Jednym słowem w tym zetknięciu tego korporacyjnego świata, który chcieliśmy odegrać, wychodziło dokładnie to, co w korporacyjnym świecie jest najważniejsze, czyli pogarda. Pogarda dla tych innych ludzi, bo oni nie są ludźmi, oni są konsumentami tylko, oni mają tylko kupować. Pogarda dla ich inteligencji, bo trzeba im to sprzedawać w najbardziej chamski i prosty sposób. Ta pogarda nagle się uwidaczniała. Napięcie, które się wywoływało, było do tego stopnia było potężne, że ludzie niektórzy wchodzili, słuchaj, pod stoły. Nie orientując się, co robią, wiesz? Wchodzili pod stoły, w garniturach ubrani. Trzęśli się. Ale po co wchodzili pod stoły? Bo bali się tego, co się dzieje, rozumiesz? Ja miałem taką sytuację, że jeden z widzów wyciągnął pistolet, broń. Widzowie chcieli nas pobić. Mnie na przykład zaczęto szarpać. Szarpał mnie, wyobraź sobie, na Żoliborzu profesor socjologii. I to były takie... Ta katastrofa, która następowała, wiesz? Szarpał, bo nie umiał sobie poradzić z tą sytuacją, tak. Uważał, że ty go oszukałem, obraziłeś. Tak, oszukałem, obraziłem, że jakby... O Boże, nie wiem, czy ja jestem w stanie to wytłumaczyć w prostych słowach. Natomiast jednym słowem, to, do czego myśmy dążyli, to jest dokonanie całkowitej właśnie społecznej katastrofy. Mhm. I w tym momencie na hasło, do którego aktorzy byli przygotowani, zbierali się i bez słowa wychodzili. Na te moje 500 zł? No, 500 zł było wpłacone w kasie, nie? Wcześniej. Ale można iść do kasy Nikt po zwrot. Nikt nie przyszedł po zwrot biletów. Nikt. I teraz uważaj. Ja robiłem spotkania terapeutyczne w teatrze dla widzów tego przedstawienia, po to, żeby mogli przyjść i porozmawiać z aktorami, jeżeli by chcieli. Potem? Potem. Dlatego, że to ciśnienie, czy to doświadczenie było tak nieprawdopodobnie silne,
rozumiesz, że niektórzy mieli tego rodzaju potrzebę. Dostałem list na przykład od tych socjologów, którzy mnie chcieli pobić, dostałem list kilkustronicowy, w którym oni opisują sytuację tego, co działo się później. Znaczy ta sytuacja, w której myśmy wychodzili, oni zostali z tym pasztetem. I nagle zrozumieli, że coś tutaj się zdarzyło, takiego, a nie innego, że o tym trzeba porozmawiać. To była taka sytuacja, oni opisali, że siedzieli do 5 nad ranem, rozmawiając na ten temat, co z nich wyszło, dlaczego to z nich wyszło, dlaczego oni się tak zachowali, a nie inaczej, skąd taka agresja. Nie? Myślę, że to był po prostu wspaniały katarzis. To jest właśnie to, co w teatrze jest. Oczyszczenie. Oczyszczenie, że tu na takim laboratoryjnym, gruncie można było przećwiczyć to wszystko, co właśnie współczesne czasy nam podsuwają. Czyli tą łatwość kupowania kogoś, nie? Za pieniądze. Że to ma w sobie właśnie ten element pogardy, agresji, czegoś strasznego. Jestem dumny z ciebie, bo odwrotne rzeczy potrafisz też robić. To znaczy nie tylko obnażać pogardę, ale obnażać też potrzebę i pragnienie empatii. Kiedy robiłeś akcję Pokolenie 1600, to temu było dedykowane. Tak, tak. Na czym polegał ten projekt? To był taki projekt polegający na tym, że ja przez miesiąc zamknąłem się, no, przysłowiowo w takim mieszkanku w Warszawie i przeznaczyłem sobie 1600 zł emerytury, tak zwanej emerytury, na przeżycie. To wychodzi 1436 zł, 6 dla listonosza, nie? Bo to się oddaje listonoszowi tę końcówkę. I próbowałem przeżyć w Warszawie, płacąc na wstępie 670 zł czynszu za mieszkanie, płacąc telefon, płacąc leki. I spotykając przez cały ten miesiąc, codziennie spotykając się z jednym, dwójką starych ludzi, którzy opowiadali mi o tym, w jaki sposób ja powinienem żyć. Oni mnie uczyli tego. Uczyli mnie, gdzie pójść kupować, czego nie kupować, jak się zachowywać, na co wydać pieniądze, na co nie. Na przykład pierwszego dnia przyszedłem do takiej pani z odwiedzinami i kupiłem czereśnie. Ona powiedziała, panie Rafale, czereśni się nie kupuje, czereśnie są za drogie. Tak, to jest, i to był taki potem strzał na sam zabraknie początek. Pieniędzy. Tak, to był taki strzał na sam początek, rozumiesz? Czereśnie są za drogie. Ta sama pani wyciągnęła zza takiej sofy torbę, w której miała zasuszoną na przykład nać pietruszki i selera, bo na tym nagotowuje zupę. Okazuje się, że starzy ludzie mają całą inną strategię, czy tak zwany know-how, byśmy powiedzieli nowoczesnym językiem. Know-how przeżycia. I to jest bardzo wyrafinowana przeżyciówka, dlatego że emerytura nie trwa rok, 3 miesiące czy nawet 6 lat, ale potrafi trwać 15 lat albo 30 lat w niektórych przypadkach. 30 lat przeżyciówki miesiąc w miesiąc na przykład za 850 zł. Jeżeli sobie nie jesteś w stanie sobie, mogę ci zapewnić, sobie wyobrazić, jakiego rodzaju wysiłkiem jest utrzymanie się w ten sposób przez miesiąc, a co dopiero robienie tego miesiąc w miesiąc, będąc osobą starą, często niedołężną, chorującą na coś, być może osamotnioną. To są takie rzeczy, które, wiesz co, to doświadczenie dało mi niezwykle dużo do myślenia i jakby, po pierwsze, spowodowało, że spotkałem fantastycznych ludzi. Znaczy, starzy ludzie są fantastyczni. Mają co opowiadać, są bardzo dowcipni, są bardzo zdystansowani do takich już problemów, które my mamy, typu zakochać się, kochać, nie wiem, rzucić, rozstać, nie? I tak dalej, dzieci, coś. Oni tego wszystkiego nie mają, mają już jakby dystans do tego. Przepięknie opowiadają. Chociaż czasem też się jeszcze zakochują. Okej. Ale inaczej. Ale inaczej, pewnie tak. Są głębocy, opowiadają o ważnych rzeczach. Można ich zapytać na przykład, co jest w życiu najważniejsze? Albo jaki jest sens życia? Nie? I oni na to potrafią odpowiedzieć. To jest piękne. Mają ten taki humor i dowcip i ciepło na co dzień. Opowiadają bardzo zabawne rzeczy. I przy okazji na przykład niektórzy mają w domach muzea. Muzea po prostu. Muzea jakiegoś minionego czasu. Pokryte kurzem, pełne świstków, zdjęć. Rozumiesz? Na przykład pan Wojtek, mieszkając obok Umszlakplatz, ma taką skarpetkę Czułenko, w którym ma dwa zdjęcia wsadzone. Siebie i swojej żony. Nie? I to jest taka łódeczka, która płynie do wieczności. Jego żona już nie żyje. I to są takie rzeczy, wiesz co, tak głęboko wzruszające, jak się na to patrzy,
że życzę każdemu, żeby zainteresował się starymi ludźmi wokół siebie, bo jest to doświadczenie, które naprawdę ubogaca i jakby tak promieniuje, procentuje chyba na całe życie potem. Ja myślę, że te akcje, które robisz, to jest także rodzaj inwestycji w siebie, bo inwestujesz w siebie wiedzę, empatię, a potem efekty tego można odczuwać słuchając twoich audycji, rozmawiasz z kolei z innymi ludźmi, mając już tę wiedzę zdobytą także za pomocą tych wszystkich działań. I między innymi w jednej z twoich audycji usłyszałem, że mówisz, że żyjemy w czasach, kiedy nasza cywilizacja staje się cywilizacją nomadyczną. Co miałeś na myśli? Wiesz co, Polska w ogóle jest społeczeństwem nomadycznym. Nie? Moja mama kiedyś to zauważyła, jak mówiła, że jak tłumaczyła mi, dlaczego jeździmy na święta Bożego Narodzenia przez pół Polski, żeby pojechać do rodziny. Wszyscy zostaliśmy przerzuceni z kąta w kąt. Gdańsk nie był Polski, teraz jest Polski. Wrocław, prawda? Ci ludzie z Lwowa pojechali do Wrocławia. Warszawa cała została wysiedlona, część ludzi wróciła, część trafiła gdzie indziej. A ty skąd przyjechałeś do Warszawy? Z Gdańska. Natomiast moja mama jest z Krakowa, mój ojciec jest z Brodnicy, to jest pod Toruniem. Nie? Rodzina mojego ojca jest jeszcze skądś inąd, rodzina mojej mamy jest z Wielkopolski, no i tak dalej. W związku z tym my w ogóle jesteśmy społeczeństwem nomadycznym, czyli wędrującym. To widać świetnie, jak jest 1 listopada i jedziemy na groby. Nie? Nikt nie ma grobów we własnym mieście. Cała Polska rusza wtedy do swoich źródeł. Do swoich źródeł, dokładnie, które są gdzie indziej niż oni mieszkają w tej chwili. A gdybym ciebie dzisiaj zapytał, kim jesteś? Kim ja jestem? To jakbyś dzisiaj siebie określił? Wiesz co, ja jestem właśnie człowiekiem w tranzycie. Jestem wiecznym nowicjuszem. Staram się stawiać się w sytuacjach takich, w których nie wiem, na czym to wszystko polega. Uciekam od wszelkich zinstytucjonalizowanych rozwiązań, typu, żeby być jakimś dyrektorem, mieć jakąś pozycję. Raczej staram się wchodzić w sytuacje, w których nie mam żadnej pozycji, jestem nikim, nikt mnie nie zna. W takich sytuacjach czuję się najlepiej, dlatego że to kwestionuje wszystko to, co o sobie wiem. I muszę jakoś na nowo siebie zorganizować, czy jakoś na nowo siebie wymyślić. W związku z tym, myślę, że najprostszą odpowiedzią na twoje pytanie jest to, że jestem nikim.